Dobra, 8 smoków mamy, bardzo fajnie. Dobra, trochę się tutaj zarąbałem kapciem, że tak powiem. To co, następny poziom? W sumie zróbmy sobie następny poziom, jeden z moich ulubionych, który tutaj będzie na nas czekał. I powiedzmy, to będzie ten poziom, Dark Hollow. Lecimy z koksem. Zobaczmy, co tutaj będzie na nas czekać. He, poziom. Od Ameryki to ty nie odkryłeś, Michał. Muzyka chyba tutaj się zgadza, z tego co pamiętam. Tak, to była tutaj normalna muzyka, która tu leciała. Zresztą mój ulubiony soundtrack, kurde, to co się dziwić. A klimat to jest jeszcze tutaj lepszy. Klimat jest jeszcze lepszy w tym poziomie, proszę państwa. To jest, kurde, naprawdę poziom godny Oscara. Ale mega krótki jest z kolei ten poziom. No to to, żeśmy się dowiedzieli fajnej ciekawostki od pana smoka. Bezimiennego, bo nie miał imienia. Po prostu tylko pojawiła się lista i tyle. W sensie dokładnie to tekst. Jaka lista, nie wiem, o co mi chodzi nawet. Tak więc... No pan smok prawdę nam dzisiaj powiedział. Prawdę nam rzekł. Do prawdy. Do prawdy? A czemu nie na niby? Dobra, to było suche, kurcze pieczone. Dobra, coś tutaj jest? Nie, na razie poziom... Na razie te poziomy wyglądają tak jak w finalnej wersji. Poza tym, że właśnie smoki nie mają tutaj swoich osobowości, tylko po prostu pojawia się tekst, który ci później w finalnej wersji mówi, co dany smok mówi, ponieważ tutaj jeszcze nie wiedzieli, jak nazwać niektóre smoki. Ponoć Wikipedia przedstawia to tak, że większość smoków, które ma teksty zamiast dialogu, nazywają się Sylvus, więc każdy na to wygląda, że jest Sylvusem. No cóż, peszek. Odziedziczyliście tylko jedno imię. No i tutaj nie ma jakby portalu do domu, tylko mamy właśnie taką małą platformę z unoszącym się klejnocikiem. To też taka fajna ciekawostka. No, tak więc... Tak to powiedział nam smok numer... 10? Nie wiem, który to już szczerze będzie smok. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tu jest fajnie zrobione. Kolejny smoczek będzie. Aha, i taka drobna korekta, ponieważ jak wiemy, w finalnej wersji mogliśmy wyjść za pomocą pauzy z poziomu. Tutaj nie jest to rekomendowane, dlatego że tak jak widzicie w portalu jest ten jeden z klejnocików, więc no jakbyście tak zrobili, to byście ominęli jeden klejnot, tak więc sorry, winę tu. Okej. To żeśmy się dowiedzieli, kurde, fajnych ciekawostek od niemych smoków, które piszą do nas tekstami, ponieważ nie potrafią się porozumiewać. No, bywa niestety tak w świecie smoków. No, cóż poradzić? Cóż poradzić, moi kochani? Cóż poradzić? Oczywiście tak, pamiętam, że tutaj jest życie, dlatego że tutaj również są klejnoty, tak więc teoretycznie muszę się tutaj dostać. Ponieważ, no, ominąłbym klejnoty, gdybym się tutaj nie dostał. Proszę bardzo, szóste żyćko, bardzo fajnie, podoba mnie się to. Okej, kluczyk. A, jeszcze tam klejnocik jest jeden. I wtedy będziemy mieli, no, akurat się zgadza, będziemy mieli kolejny poziom zrobiony na 100%. No i gitara. To zostaje nam już tylko ten tutaj klejnocik, ten tutaj oscypek. I lecimy do domu, uciekamy stąd. Nie ma to tamto. Wow. Jaki odgłos to był. A, i według gry cały czas jednego smoka tylko uratowaliśmy. Mimo, że w totalu mamy 11, ale okej. W sumie to był jedyny smok, który do... Nie, co ja gadam, przecież tutaj wszystkie smoki praktycznie przemawiały.
To nie wiem, w ogóle gra jest jakaś dziwna. Ta gra jest dziwna, dziwna. Dziwna. Dobra, został nam ten poziom jeszcze. Stonehill. Ewentualnie moglibyśmy się już z bossem zmierzyć, tak szczerze. Boss. O, widzicie, nawet jest tu napisane boss. Nie ma tutaj w ogóle imienia bossa, po prostu jest boss. Więc dobra, lecimy z bossem wtedy. Idziemy do bossa. A potem na pierwszy poziom z gry i lecimy na drugi świat. O, już widzę, kurde, zmianę. Muzyka z Ice Cavern w ogóle nie pasuje tutaj, kompletnie do tego poziomu. Mimo że lubię nawet muzykę Ice Cavern, ale sama w sobie muzyka nie pasuje do tego poziomu. Chociaż tak na odczepnego, to większość muzyk by tutaj nie pasowała, bo bossowie w ogóle, tak jak już niejednokrotnie mówiłem, w Spyro Edyce nie istnieją. To są tylko przeciwnicy, tacy zmodyfikowani. No, tak więc tak tutaj żeśmy pocisnęli towarzystwo fajnie. Pyk, pyk, pyk. O, proszę, czyli nie dostanę się tutaj, nie tak łatwo. A, nie ma tak łatwo, kurde, co to ma znaczyć? Zaraz my się tutaj zabierzemy za towarzystwo. Jak ja mam to zrobić? A, psy jeszcze upośledzone są, bo w ogóle nie skaczą tam, gdzie stoi Spyro, tylko gdzieś w bok. No ale spokojnie, możemy im to wybaczyć, to jest prototypowa wersja, oni tutaj mózgu jeszcze nie posiadali. To dopiero w finalnej wersji wprowadzili taki kod, który powoduje, że mózg posiadają. Wiecie, o co chodzi. No, niestety, psy nie ogarniają petardy. Co oczywiście jest dla mnie na plus, bo jednak wiecie, one nie ogarniają petardy, a ja se mogę gnać do przodu, jak gdyby nigdy nic. Jak taki majestatyczny smok, który jedyne czego potrzebuje, to przygody, przygody i jeszcze raz przygody. Dobra, teraz pytanie za 100 punktów. Jak się tutaj dostać? Bo tu to nie jest możliwe, że nie da się tutaj dostać. To tu trzeba się dostać, bo to jest... Bo ja tak mówię i tak musi być. No. Ale nie można się tutaj dostać, bo to jest za wysoko dla naszego fioletowego przyjaciela. A widzicie, jednak da się, kurde. Co wy myślicie, że ja nie dam rady? Ja nie dam rady, no proszę was. Dobra, pal gumę, gościu. Czyżby był kolejny niemy smok? Tak jest. No, trzymaj się. Co? Jak ty się nazywałeś? A, nawet nie mogę cofnąć, bo nie mogę zreplayować tekstu smoka, szkoda. No i mamy, kurde, naszego bossika number one. Specjalnie nie mówię jego imienia w finalnej wersji, dlatego że tu jest boss, więc no nie możemy mówić jego imienia, bo jeszcze nie wiemy, jak się będzie nazywał. Nazwijmy go, kurde, ten. Edzio. O, ten pies był mądry akurat. I ten też był w miarę. A, i... Okej. Ale gra się w miarę szybko ten wczytuje, tak zauważyłem. Ta prototypowa wersja się o wiele szybciej ładuje niż ten, niż finalna. Jestem pod wrażeniem. I to nie małem wrażeniem. O ty, kurde, skudła mi pocisnąłeś. Szczudlaku ty. Kurde. No i gitara. Zrobiony poziom. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Super, o to chodziło. Tak myślę, że w sumie wyjdą dwa odcinki z tego świata. No coś takiego, kurde. Te poziomy i tak się będzie szybko robiło, bo one nie są w pełni wszystkie zrobione. No i co, myślę, że Stonehill. To już ostateczność, co nam zostało. A więc let's go na pierwszy poziom, który powinniśmy zrobić na początku, a robimy na samym końcu i to jeszcze po pokonaniu bossa, zrobieniu jakiejś takiej popierdzielonej kolejności.
O, a tutaj leci z kolei muzyka z świata macierzystego. Okej. No z kolei to ma trochę sens, bo muzyka ze Stone Hill leci w świecie macierzystym, tak więc okej. It's everything okay. Okej, dobra. Dzięki, że tutaj mi wspomniałeś o Sparksie. No ja bym się nie domyślił, że Sparks jest w stanie tutaj się leczyć. Dziękuję, niemy smoku, że mi powiedziałeś tę jakże ponętną lekcję, dzięki której stanę się jeszcze mądrzejszy niż byłem dotychczas. Bardzo dziękuję ci za przekazanie mi tak potężnej wiedzy od tak potężnego smoka. Normalnie, kurde, idź nauczać w jakiejś szkole podstawowej. Okej. Ta platforma zabierze nas na ten, na koniec poziomu. Fajnie. Fajnie. Pewnie w finalnej wersji było jeszcze wspominka o tym, że ta platforma, że możemy jeszcze inaczej wyjść z poziomu, że możemy wyjść za pomocą opcji, ponieważ wiem, że Smok o tym wspominał, ale no, prototyp to prototyp, prototypy rządzą się swoimi prawami, czyli po prostu... No, nie wszystko jest tutaj mówione. Wiadomo dlaczego, ponieważ nie wszystko było planowane. Jeszcze nie wiedzieli, co tutaj by dodali w sekcji dialogowej, dialogowo-tekstowej. Jak chcemy być bardziej precyzyjni. Ała, to trochę bolało. Troszeczkę, ale bolało. Nie wiem, wydaje mi się w ogóle, że trochę się tak szybciej gra w tego Spyro 1, ale to też może dlatego, że ja Spyro 1 już na pamięć znam, więc... To dlatego pewnie mi szybciej trochę idzie robienie tej gry, niż zwykle to się robiło. A może ja nigdy nie zwracałem jakoś uwagi na długość, powiedzmy, poszczególnych poziomów. No, fajnie, że mi tutaj wspominasz o dłuższym glajdzie. Jak widzisz, wykorzystałem to, ty niemy smoku. Tak, ja lubię właśnie tak też taką szpilę wbić w momencie, kiedy widzę takich niemych smoków, to lubię im tak dokręcić szpilę, że a, patrzcie, ja sam mogę mówić. Nawet sam do siebie, a wy jednak, no, wy nie możecie mówić, bo jesteście nieme, hehehe. Takie śmieszne w sumie. Dobra, to tu mamy zrobione, co trzeba, więc teraz gonimy złodziejaszka jajek. Co, swoich nie masz, że kradniesz? No, kurde, ogarnij się, gościu, bo to nie jest śmieszne. Ja jestem tutaj poważny. Jestem poważnym youtuberem, nagrywający filmy z gierek. Hashtag powaga, kurde, w sekcji komentarzy, proszę. Okej, nic tutaj chyba nie mamy. Nic tutaj nie mamy. Chyba, już chyba nie mamy, już chyba wszystko mamy. Oj, trochę się zapędziłem. Oczywiście nie muszę wspominać, że ten let's play będzie renderowany w 60 fps, dlatego że jest to nagrywane z emulatorka, a na emulatorze mam ustawioną prędkość... chyba 200 FPS-ów jakoś tak, więc... Skoro mam taką ustawioną, że tak powiem, ilość klatek, no to czemu by nie skorzystać, żeby to w 60? Plus ja zawsze z emulatorów nagrywałem w 60 FPS-ach, a przynajmniej od dłuższego czasu nagrywam. Może nie zawsze, ale od dłuższego czasu, o. Dobra, gdzieś tam brakuje jeszcze 4 klejnotów, bo jeden to jest wiadomo, exit, więc nie liczę tego jednego. A gdzieś nam brakuje jeszcze 4. I gdzie te 4 są? Gdzie te 4 są? Chyba są u góry, coś mi się tak wydaje. Coś mi intuicja znowu podpowiada, że u góry znajdziemy te pozostałe klejnociki. I potem w exicie. Exicie, tak, exicie. Mhm. Polska to jest naprawdę bardzo trudny język. Bardzo trudny. No, nie znam drugiego takiego trudniejszego języka. Kurde, ale dałem dupy. Ale dupiszcza dałem. Lecimy tutaj, sprawdzamy. Kurde, naprawdę dziwnie się czuję, słysząc tę muzykę w pierwszym poziomie z gry. Szczególnie, że ja wiem, że inna muzyka by tutaj leciała, no ale...
Kurde, no mówię, to jest, z jednej strony macie tą świadomość, że gracie w prototyp, ale z drugiej strony jednak są pewne rzeczy, które wam trochę może nie do końca pasują. Nie wiem, czy to dobrze nawet określiłem, ale chyba tak. No są pewne rzeczy, które nie do końca pasują, tak? Czujecie tą różnicę, tak? No, raczej tak. No i gitara, mamy poziom zrobiony na 100% i tym samym w 40 minut skończyliśmy pierwszy świat. Bardzo ładnie, kurczę pieczone. Mamy cały świat zrobiony na 100%. Tak więc możemy sobie stąd uciekać. Nic tutaj już po nas. Pierwszy świat zaliczony. No, Artisans, dokładnie. Myślałem przez chwilę, że tutaj też nie będzie nazwy światów, tylko będzie, wiecie, na przykład World 1, World 2. Wiecie, o co chodzi. A więc lecimy do naszego baloniarza, balonisty. O! Go! Lecimy. Aha, i nawet nie lecimy tym balonem.